Elo byku, siemanderko, witam cię bardzo, bardzo przeserdecznie w najnowszym, niesamowitym odcinkersie Don't Starve Together, czy taki together, że biegam tu sam, ale nie szkodzi, słuchajcie, nie szkodzi, bo sobie możemy grać dalej, wycofujemy się z jaskiń, dokładniej z ruin, bośmy pozgarniali co chcieliśmy, a nawet więcej, mamy girsy. Mamy, słuchajcie, purple gemy, red gemy, mamy te frazzled wires, sztuk 8, dwie kulki, to jest dużo golda. Straciliśmy trochę tych leczących, tutaj mikstur, ale generalnie to jest gitarka, więc ja się cieszę niepomiernie z tego, co się wydarzyło. A hełmu nie założę, tego nie założę. No to speedalando robimy po prostu, na full prędkości. Z walking cane'em. Od czasu do czasu zakładając latarnię, żeby widzieć mniej więcej jak lecę. No ale generalnie kwestia jest taka, że stąd uciekamy. Tylko żeby się nie władować w żadne głupie miejsce. Jak na przykład tak ciasne jak tutaj. I na slerpery uważać. Dobra, i teraz możemy sobie lecieć tutaj, cyk, pyk, proszę bardzo. Thermal Stone robi super robotę, bo mogę tędy przebiec z Walking Cane'em. No i to jest w ogóle inne życie, nie? Jak my sobie robimy coś takiego. Tutaj hop, proszę bardzo. I od razu o wiele szybciej. No to, że Thermal Stone oświetla, to naprawdę robi mega robotę. Załóżmy sobie. No bo załóżmy na chwilę jeszcze ten hełm. Oj, tam się zablokowałem. To niedobrze, trzeba uważać na takie rzeczy, bo to groźne. O, fuck, 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 fuck. Tego nam nie wyświetla na mapie tych kolumn, więc tutaj sobie ten przyciśnijmy. Ta małpka jakoś nas tak goni. Ja nie mam hełmu, który chroni przed obrażeniami, więc nie będę ryzykował. I nie będziemy się zatrzymywać. Lecimy sobie tutaj. Slurper jakiś, spoko. Silver Slurper. Bunnyman. Który próbuje zjeść nas, bo mamy mięso przy sobie. Oczywiście, że mamy. A co se nie będziemy mieć? Tu się trochę groźnie robi byku, więc lecimy dalej tutaj. Małpka widzę nie ustaje w pogoni za nami i próbie dorwania nas. Pewnie nie jest jakoś szczególnie wymagająca, ale z racji, że z nią nie walczyłem i nie mam żadnych przedmiotów do ochrony, to nie wiem, czy... No dobra, chuj. Co ona robi? Ona sobie biegnie po prostu. Chyba, że jakbym dał jej chwilę, to by jeszcze coś robiła, ale nie wiem. Idę, bo mi się to nie podoba. Jak umam, małpko, że może ty chcesz się zaprzyjaźnić i jesteś całkiem git. Ale na świecie koronawirus ogólnie panuje, więc... To tak mało klawo nowych przyjaciół zdobywać. No nie jest to najlepszy moment, nie? Na to. Tak po prostu, więc... Więc musisz mi wybaczyć tę moją oziębłość w relacji. To sobie zaraz musimy zdjąć. Żeby po prostu nie przedobrzyć. Dobra. Dawaj, cyk, hens. Wchodzimy tutaj już do lasu oświetlonego. Jest stąd już prosta droga do domu, tak naprawdę. A tego grzybola mógłbym zjeść, ale po co? W sumie zjem go, bo trudno, bo już go zebrałem. Tak naprawdę dlatego. Idziemy tutaj, rozumiem, tak jak szliśmy i w dół, nie? Tak jest dobrze mapa zorientowana. Wydaje mi się, że tak, że jest zorientowana prawidłowo. Bardzo fajna wyprawa po te girsy. Sztuki dwie mamy. Więc jedną lodówkę będziemy mogli sobie tu zrobić. Będziemy mogli sobie zrobić tu na dole. I to jest w ogóle cool. I jeszcze jedną na górze. I będziemy całkowicie no, na gitarce, jeżeli o to chodzi. Szkoda, że Purple Gemu nie mogę rozebrać na czerwony i niebieski. Chyba, że mogę, ale nie wiem jak. Bo jest też taka możliwość. I gdyby ona istniała, to byłoby rewelacyjnie. Tak swoją drogą. To byłoby spoko. Nigdy, dobra, tu jest Meet Effigy. Są jakieś rzeczy. Czy chcę tu coś zostawić? Jakiegoś Dark Sworda jednego może chcę, chociaż mam dwa. No ale jeszcze z jednego sobie zostawię. Resztę wezmę. Oj, cholipka. Czekajcie, rozpalimy sobie ogienek. Zanim wyjdziemy, żeby... żeby się ogrzać trochę. Ogrzać serce i duszę. Ciało i duszę, sorry.
Blue Gema jednego kolejnego mam. No mamy teraz do dnia aż 110 czas, żeby zebrać jeszcze te brakujące Blue Gemy. Celem naturalnie zdobycie lodowego Chestera. Będzie super sprawa, żebyśmy go mieli. Dobra, Thermal Stone pomarańczowy, więc ja myślę, że do bazy już damy radę przebiec, więc bym się jakoś nie zabijał. Oto. I co? Fajno. Kozak. Ja lubię let's play'e pod tym względem, słuchajcie, że to jest fantastyczna okazja na to, żeby endgame'owego contentu troszeczkę zasmakować. Gdzie w normalnej sytuacji istnieje prawdopodobieństwo, że nigdy bym się za to nie zabrał, nie? Finalnie. Więc to jest super, bo no jednak ten fakt nagrywania i że trwa seria działa w jakiś sposób mobilizująco, to nie powoduje, że broń Boże, jakkolwiek gorzej się gra na przykład, czy coś, nie? Po prostu jest to fajny dodatkowy bodziec. O, i Świnkersonu będziemy sobie musieli zaraz sfarmić znowu. Jest to fajny dodatkowy bodziec, który powoduje, że... Ty, koleś, to byś coś nie pomyliło. Który po prostu wpływa tak, no że z racji, że widzowie oglądają tę serię, to też troszeczkę bardziej chce się to ukończyć. Zróbmy sobie Sewing Kit. Potrzebna pajęczyna, spoko. Kit, to zróbmy. Dobra, i teraz tak, tutaj pajęczynę, a zabieram czapkę. I to odkładam tu do narzędzi. Bardzo ładnie. Do narzędzi. Nie mam miejsca, dobra, to tam tu. Gitarka. Teraz tak, dżem idzie do dżemów. Tutaj jest git. Chester sobie tu stoi. To sobie tu odłożę. Gearsy posłużą nam do zrobienia lodówy. I to jest kozak opcja. Czy po zniszczeniu lodówki my odzyskamy girsy? Pomyślę, jak ustawić tę drugą, no nie? Czy powinniśmy wziąć kamienie i zrobić z nich kamienie te ciosane? Sztuk dwie chyba, czy się mylę? I złoto potrzebuję. I gitarka, sztuk jedna, dobra. No i można by zrobić tutaj ten drugi icebox. Albo, nie wiem, postawić go na przykład tu i dobudować dodatkowe garnki. No, to też jest jakaś opcja, nie? W miarę sensowna. Tak naprawdę. No, zastanów się, Tomek. No ja bym ją, zbudowałbym ją sobie. Drugą lodówkę bym zbudował, jeżeli mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. W takiej samej odległości od tego garnka. I tu zrobił garnek, garnek, garnek. Tak, żeby to się uzupełniało. No ale najważniejsze, mega ważne jest to, że mamy, słuchajcie, tę drugą lodówkę. To jest spoko na maksa. To od razu dajmy nasiona. Cyk. Od razu dajmy to. Albo ona będzie totalnie na miód. No zobaczymy jeszcze, co z nią zrobimy, nie? Tutaj dajmy też frazzled wires, bo to nam się przyda na pozyskanie golda. Albo może tu niżej. I tak potem polecimy to ogarnąć. Tu zaraz będziemy wydobywać sobie lód, więc garniemy typiarzy tych, których? Więc garniemy typiarzy tych do wydobywania. Tak, te kamienie sobie tu odłóżmy. Mi to się zawsze przyda. Młotek odłóżmy. A to już trzeci, który tu odkładam, nieźle, Tomek. To sobie tu załadujmy. I dajmy do lodówki. Kulki dajmy też tu. To do leczenia dajmy, nie wiem, do pajęczych. Nie ma to aż tak dużo wspólnego ze sobą, ale powiedzmy, że git. Girsy jeszcze jedne. Dobra, ja bym zrobił tak, że wziąłbym ten kamień. Wziąłbym to złoto. I sprecraftowałbym jedną lodówkę. Żeby nie musieć trzymać surowców po prostu. I gitarka. I niech one sobie będą tam zrobione. Dobra, biorąc taki skład tutaj, jaki mam, ja bym sobie zrzucił książkę na ziemię. I kill off. Nawet jeden wystarczy tak naprawdę, żeby nie marnować surowców.
I umrę sobie. A, mogę mieć ze sobą. Bo ja takiej w ogóle ze sobą nie noszę i mam wrażenie, że to powoduje później, że nie wykorzystuję w 100% potencjału tej postaci. Bo za dużo się kitram. Weźmy Chestera. Dobra, gitarka. Naładowany mam ten. Chodźmy lód powydobywać, tylko jak tu chcę, to naokoło. Żeby przypadkiem ziomeczek mi nie rozbił tam wejścia do jaskini. Bo to byłaby bida, jakby tak się wydarzyło. To byłoby słabe na maksa. Dobra. Latarnia. I zaczynamy elegancko wydobycie. Lód zawsze spoko, do robienia potraw, na lato, na wiele tak naprawdę sytuacji, zapraszam tu. Very good. Very good. Dwa, trzy. Coś tu jeszcze gdzieś jest? Może jest, ale pingwiny przytrzasnęły, więc beka. Idziemy sobie teraz dołem. Tutaj sobie spotkamy króliczków. Siemano, bunny man. Jakbyśmy im dali marchewki, to oni mogą za nami podążać, co jest śmieszne. Ale będziemy ich potrzebować o wiele więcej, żeby tutaj tę królową zabić. A tak z 20-25 najczęściej widziałem na poradnikach. Królowa jest bardzo trudna do pokonania, ta pszczela. Więc z nią na pewno trzeba ostrożnie. A w ogóle to może byśmy sobie na koelefanta zapolowali? Co o tym myślicie? Ja myślę, że to fajny pomysł. Jajko sobie zgarniemy. Zgarniamy sobie lód. Dobra, bardzo ładnie. Tutaj mamy jeszcze jedną bryłkę. Me hungry, I follow. Słabo, że te werpigi się jakoś nauczyły rozbijać te mury. Nie mam pojęcia, co z tym zrobić mądrego. No na razie pewnie nic, ale... ale coś by wypadało w przyszłości z tym machnąć. No bo to tak nie może być w ogóle, nie? To jest cienkie jak 150. Charcoal. Ja mam trochę tego charcoala, to mógłbym sobie od razu nawet porobić te... od razu porobić sobie te garnki dodatkowe. Na razie nie mam aż takiej potrzeby, więc aż tak z tym nie galopuję. Dobra, elegancko. Pająków też nie mam jakoś niesamowitej potrzeby zabijać. Chociaż zgarnąłbym trochę Monster Meatu. O, wpadł lód do wody, to niedobrze. Zgarnąłbym trochę Monster Meatu. Po co? Ano zgarnąłbym go dlatego, że... Och, nie mam hełmu. Więc po nocy walka z pająkami nie jest dobrym pomysłem. O Jezus! O shit, co tu się wydarzyło w ogóle? No nie, to nie jest dobry pomysł, kropka. Nie wiem, czy jest sens to zdanie jakoś bardziej rozwijać. Nie, chyba nie za szczególnie. Dobra, po prostu uciekajmy. Bo czemu by nie? Oj. Dobra, git. Polecimy sobie tędy. Zobaczymy, czy znajdziemy jeszcze jakiś lód do rozbicia. Może inny niż ten, który okala serca nieczułych ludzi, którzy jeszcze nie subskrybują tego kanału fantastycznego, jakim jest oczywiście niesamowite Zagrajmy z Gimperem, czyli ze mną. Byku, subuj to. Sprawdź to gówno. Jak mawiają niesamowici raperzy. Dobra, cykę, strawka zgarniana. Króliniów nie potrzebuję. Mięsne kukły mam. Amulet mam. Ogólnie to jesteśmy w całkiem zajebistej sytuacji, muszę powiedzieć, nie? Jest naprawdę wyporzo. I to dobrze. To trochę zabija taką adrenalinkę, chociaż to dalej zginąć to nie jest dobra sprawa, bo jasne, no nie skończy się już gra, ale gdzieś tam możemy być w plecy troszeczkę. No i oczywiście dochodzi case tego,
No i oczywiście dochodzi case tego, czego? No, że to tak czy siak to nie jest nic przyjemnego. Dochodzi case na pewno, że patrzycie i to jest seria i no, mi zależy, żeby nie ginąć, żeby nie podejmować głupich, nieodpowiedzialnych decyzji tutaj. Chociaż będzie się to zdarzać od czasu do czasu na pewno, siłą rzeczy, bo to gram ja. I to jest taka gra. I to jest taka postać też, jaką jest Maxwell. Że tak to działa. Ja też swoją drogą trochę bym jeszcze go pofarmił. I jakoś potem, za nie aż tak długo czasu, bym już się rozglądał za zmianą na Wolfganga. Chyba zresztą o tym wspominałem nawet. Tylko musimy najpierw księżycową skałę sfarmić. Odpowiednią, która da nam no taką przenośną stację do craftowania, dzięki której będziemy mogli to wykonać. Trzeba będzie poszukać, nie? Gdzieś to jest na pewno na mapie. Dobra, to sobie zgarniamy rzeczy. 80 lodu to już jest całkiem ładny wynik. 3. Zgarniam wszystko oprócz złota, bo złota mam w brud i go nie potrzebuję. Hop, siup. To jest w ogóle bardzo nieodpowiedzialne, że bez hełmu łażę gdziekolwiek. O, to jest skała księżycowa. To git. Idziemy po lód jeszcze. Tu jest lód. 120, jak zbierzemy, to będziemy mogli zawijać. To będzie już taki naprawdę konkret wyniczek. Tu sobie postawimy campfire. I już się trochę poogrzewamy. Tu jest jajko, bo czemu by nie? Pyszka. Nie wiem, że mógłbym pirogi zrobić. Ale powiedzmy, że nie mam aż tak kryzysowej sytuacji, żeby się zażynać. Tu zapraszam kumplu. Do zbicia tego lodu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, ale nie wszystko zgarniemy pewnie. No bo co do niektórych oczywiście będą ptaki bronić dostępu. Ale mamy drugą lodówkę, to spróbujmy tego lodu zebrać jak najwięcej. No bo to nam ustawia sytuację oczywiście na bardzo korzystną. Cyk, cyk, myk, ćmyk, śmyk. Kamień jakiś przy okazji, jak się uda, to w porzo. Jest i ptaszor. Przy nim ostrożnie, tak jak mówiłem. Gdzieś tu sobie stanę. No powiedzmy, że na tę skałkę już się nie będę łasił. Bo to byłoby takie zgridowanie, które bym przypłacił życiem, tak myślę. Dobra, 120 lodu jest. Ja myślę, że zaraz pomalutku się zawijamy stąd. Tutaj poproszę ładnie, dziękuję. Cieszę się, że się dobrze rozumiemy, o co mi chodzi. Bardzo ładnie. Kolejny lód. Dobra, i ten odpuścimy. I zgarniemy tylko ten i zejdziemy sobie już na dół do dziury. Dobra, tego powstrzymaliśmy przed działaniem. Sztosik. 133 lodu w zupełności wystarczająco na nasze aktualne potrzeby. Wormhole przenosi nas na bagna. Bagna znajdują się oczywiście w pobliżu bazy. Zostawiło mi... A nie, mam Chestera. Bałem się, że Chester przy dziurze zostaje. A nie zostaje. Ale będzie musiał biec chyba. Nie wiem, gdzie on jest. Może za szybki dla niego jestem i zbyt wściekły. A, kto się zaczęło odnawiać? To co sfarmiliśmy wcześniej, bo bałem się, że żeśmy ominęli. A to się po prostu zaczęło odnawiać pomalutku. Tak, więc z lodem jest gitarka. Zgarnijmy tu susz. Susz, że ze Szwecji. Cyken z lodu wrzucamy. Bardzo ładnie.
Rozpalimy sobie ogień. Stagehand se znowu przytuptał. No cóż. Łapka, dawno żeśmy się nie widzieli, kumplu. W bazie to ja nie pamiętam, kiedy ostatnio mnie łapa atakowała. Dobra, tu git. Thermal stone, pójdziemy sfarmić świnie. Potrzebuję skór na hełmy. Monster meat, na to się przyda. 10 sztuk starczy. Dobrze jest mieć sfarmionego monster meata zawsze pod ręką. To jest cool opcja, to sobie damy tu, razem z księżycowymi skałkami. Tego flinta też, a nie ma już miejsca. A tutaj gdzieś tu. Nightmare fuel mogę mieć pod łapką, to mogę mieć pod łapką, to też się przyda. Git, walking cane. Dobra, zróbmy sobie jakieś meatballsy. Elegancko. Mam hełm do założenia. Pożo. Daj mi książeczkę tutaj, żebym wiedział, że ją mam. To zjedz, to tu. Tu nasiona? Zgadza się. I lecimy na Świnkersonów. Dobra, ile tych friendów jest, co mnie followuje? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Cyk, bierzemy jeszcze jednego. Mamy ośmiu. I zaczynamy rzeź. Zapraszam do bitki. Ała. Pierwsze ofiary naszej świńskiej batalii. Proszę mnie tu nie bić, nie życzę sobie. Ja tu tylko zbieram łupy, które z was zostaną. Kozak na maksa. Próbujecie mnie bić, jakby mnie to dotyczyło tak w ogóle. A to w ogóle nie moja wojna, byki. Co wy tu robicie? Kozak mięsko. O, ładny dostałem se. Tu się biją, biją. Tutaj mięsko jeszcze. Ała. Świnkerson, skurkerson. Tu są friendy, tu są nie friendy. To jest dobra rzecz, żeby nie trafić, bo wtedy świnki się rzucają i się biją między sobą stricte, a mnie w to tak jakby nie mieszają, nie? Bo ja nie zadałem ciosu de facto. Zapraszam. Bardzo ładnie. 6 zatków, 10 mięsek. No nie jest to taki loot jak z Werpixów, można sobie zrobić. No ale gitarka. Zawsze coś tam do przodu, nie? Porozwieszajmy sobie tu mięsko. Lepiej to farmić tak i coś mieć, niż słuchajcie... mieć potem problemy z tymi werpigami, a no, statystyki pokazują, że niestety mam, choć nie chcę mieć problemów. To już zdrowia nie odnawia, popsuje sanity, to odnawia zdrowie, to se zjem, a tym se zepsuje sanity, żeby się może bić trochę z iluzjami. Bardzo ładnie.
Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Very good. Mogę chodzić z mieczem, to będzie przyciągać nowe, tak jakby. Cyk. Cyk. Cyk, kozak, fajna iluzja. Cyk. Ja tu Farming Simulator mam, mordo, więc mi nie przeszkadzaj. Ładnie cię proszę. Cyk. Hopla. Bardzo ładnie. Dobra, teraz tak. Co my sobie możemy zrobić w garnku, na przykład z pomidorem? Niesamowitego. Vegetable Stinger. Robić jakieś takie rzeczy. Salsa freska, flower salad. Ten flower salad dużo odnawia, ale to potrzebujemy mieć tych kwiatów z kaktusów, nie? Które wypadają. Dobra. Cyk, śmyk. Bardzo ładnie, trzymam Nightmare Sword. A żeby zrobić sobie Night Armor, to ja potrzebuję papirusu. To może wyprawę na bagna zrobimy za chwilę? To może być dobry pomysł, ale póki co dziękuję wam za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki Don Starba. Elo!